Proszę Państwa, co to się działo, jak śpiewa Młynarski, ale nie działo się, dzieje się. Otóż 13 listopada rozpoczęła się egzekucja wyroku zaocznego wydanego przez Niezawisły Sąd Okręgowy w Poznaniu. Ja w ogóle nie wiedziałem, że się jakieś postępowanie przeciwko mnie toczy i że zapadł jakiś wyrok. Dowiedziałem się przypadkowo, dlatego że zajrzałem na moje konta bankowe i okazało się, że są zablokowane wszystkie do sumy prawie 190 tysięcy złotych. W następstwie wyroku zaocznego, jaki zapadł w Sądzie Niezawisłym oczywiście i okręgowym w Poznaniu, który skazywał mnie na zapłacenie 150 tysięcy złotych pani Żanecie Konkolewskiej, no i ponad prawie 40 tysięcy złotych kosztów sądowych. No i komornik przystąpił do egzekucji. Ja dopiero wczoraj uzyskałem wyrok ten zaoczny, bo wystąpiłem do Niezawisłego oczywiście i Okręgowego Sądu w Poznaniu, żeby mi ten wyrok dostarczono. No i tam bardzo dziwny ten wyrok jest, dlatego że w sentencji wyroku powinno być opisane to przewinienie, którego się ten skazaniec dopuścił. Tymczasem tam nic takiego nie ma, bo sentencja powinna wyglądać tak, że dopuścił się, bo ja byłem sądzony o naruszenie dóbr osobistych, dopuścił się naruszenia dóbr osobistych w taki sposób, że i tak dalej, tymczasem nic takiego nie ma. No więc wydaje mi się, że wyrok został wydany z rażącym naruszeniem prawa, no i przy tym wszystkim nie byłem o całej sprawie poinformowany, nie doręczono mi żadnego pisma procesowego i tak dalej, no ale to będę wszystko wykazywał w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Podobna sytuacja miała miejsce, bo to nie jest taki precedens, z panem Piekarą. On tam został skazany na znacznie wyższe odszkodowanie, chyba 500 000. No i też nic nie wiedział o tym, że jakieś postępowanie się przeciwko mnie toczy. To jest niepokojące, bo to oznacza, że jakaś staje się to praktyką sądów niezawisłych, które no dokazują już, że tak powiem, w sposób trochę przesadny. Proszę Państwa, oczywiście rozpoczęło się kolejne polowanie z nagonką na mnie, no i to tam z udziałem autorytetów moralnych, między innymi pani reżyserowej Agnieszki Holland, która nazwała mnie kanalią, no i pan Kazimierz Orłoś też zaprotestował i tam inni członkowie dalszej rodziny Józefa Mackiewicza podpisali się pod takim listem, że ja kompromituję mój udział w kapitule Nagrody Józefa Mackiewicza, tę nagrodę kompromituję. No, jak tak myślą, no to nic na to oczywiście poradzić nie mogę, ale chciałbym zwrócić uwagę, że kiedy tę nagrodę ustanowiliśmy, zresztą z mojej inicjatywy, gdyby nie ja, to chyba by ta nagroda nie powstała. Więc kiedy tę nagrodę w 2002 roku ustanowiliśmy, to w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pana redaktora Domosławskiego, który tam charakteryzował Józefa Mackiewicza jako hitlerowskiego kolaboranta, jako zoologicznego antykomunistę. I nie przypominam sobie, żeby rodzina dalsza, która się teraz podpisuje pod tym manifestem przeciwko mnie, protestowała chociażby słowem. No i też przez 30 lat nie wpadła na pomysł, żeby upamiętnić Józefa Mackiewicza ustanowieniem takiej nagrody, a ja na ten pomysł wpadłem. No i teraz być może, że inspirowani przez Gazetę Wyborczą, bo to ona tak nie lubi Józefa Mackiewicza, co tu dużo ukrywać, chcieliby, żeby ta nagroda została zlikwidowana i wstępnym takim posunięciem byłoby usunięcie mnie z kapituły. No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, zwłaszcza, że zapytałem panią Halinę Mackiewicz, która jest córką Józefa Mackiewicza, a nie jakąś dalszą krewną, co ona o tym sądzi. No i ona wyraziła solidarność ze mną i bardzo była zdziwiona
tym protestem, dlatego że pan Kazimierz Orłoś i inni sygnatariusze nie wpadli na pomysł, żeby ją powiadomić o tym, żeby wysłuchać, co ona ma do powiedzenia. Także widać wyraźnie, że takie sądy kapturowe, polowania z nagonką, no i oczywiście to jeszcze nic, bo całe stado wrażliwców moralnych się na mnie rzuciło. Piszą takie listy do mnie na pocztę elektroniczną, w których tam epitety różne są. Tam ty skurwysynu w dupę jebany to jest jeszcze stosunkowo łagodny, a takie tam inne są poważniejsze. No i pan Jaś Kapela, który w cywilu kolaboruje z krytyką polityczną, wskazał mnie nieubłaganym palcem prokuraturze niezależnej. No, przy okazji wyraził takie życzenie, żebym się dostał do najniższego kręgu piekła. No, rozbieram sobie te życzenia z uwagą, dlatego że wynika z nich, że pan Jaś Kapela wierzy w istnienie piekła, co wśród postępaków nie jest takie znowu częste. No i takie zadałem sobie pytanie, kogo bym spotkał w tym najniższym kręgu piekielnym, jeśli już bym się tam dostał. Wydaje mi się, że spotkałbym tam wybitnych przywódców socjalistycznych, Adolfa Hitlera, Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina, Feliksa Dzierżyńskiego, Wawrzyńca Berię, Mikołaja Jeżowa, Henryka Jagodę, Lwa Trockiego, więc między innymi takich wszystkich ideowych protoplastów krytyki politycznej. Także myślę, że i być może pan Kapela by się też tam dostał, no to wtedy ciekawe rozmowy byśmy sobie tam toczyli w tym kręgu piekielnym. Proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę państwa, że transformacja ustrojowa transformacją, ale elementy ciągłości występują. I to od 1944 roku i taką poszlaką, która wskazuje na te elementy ciągłości, personifikuje je niejako, jest właśnie pani reżyserowa Agnieszka Holland. Otóż pani reżyserowa Agnieszka Holland pochodzi z rodziny bardzo porządnej, zasłużonej w budowie socjalizmu w Polsce w czasach stalinowskich. No i jej rodzice, czy pokolenie jej rodziców wdeptywało w ziemię naszych rodziców. Jej pokolenie próbuje wdeptywać w ziemię nas, a już trzecie pokolenie się narodziło, które nie może się doczekać, żeby wdeptywać w ziemię nasze dzieci. I tak dalej, i tak dalej. I dopóki się nie będziemy jakoś organizować przeciwko akcji tych totalniaków, którzy ten totalniactwo z mlekiem matki i ze spermy ojca ssali, to tak jak śpiewał Jacek Kaczmarski, o bracia wilcy, brońcie się, bo wszyscy wyginiecie. Proszę państwa, musimy się bronić, musimy się organizować, ale dosyć już o mnie i o tych moich problemach, bo tu ja to ja, tu świat się toczy dookoła. Wystąpiły bardzo ciekawe wydarzenia. Otóż rząd polski, właściwie nie rząd, Narodowy Bank Polski sprowadził do Polski 100 ton złota, które niedawno kupił. W związku z tym rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego wynosiły 216 ton. No i 100 ton zostało teraz sprowadzonych do Polski w wielkiej tajemnicy, ale teraz już można to ujawnić. Wzbudziło to rozmaite domysły. Pan prezes Glapiński powiedział, że no to dobrze jest na wszelki wypadek mieć złoto tutaj przynajmniej częściowo w Polsce. No to bardzo ładnie, że jest taki zapobiegliwy, ale rozmaici podejrzliwcy podejrzewają, że te 100 ton złota to ma być zaliczka na poczet żydowskich roszczeń majątkowych, kiedy już pan Pompeo swoje sprawozdanie kongresowi przedstawi, a kongres obmyśli jakieś śmiałe kroki, no to w tym momencie organizacje przemysłu Holokaustu się za nas wezmą. Pan książę małżonek Radosław Sikorski ironizuje, że mniej wartościowy naród tubylczy zacznie podejrzewać, że będzie wojna. No to wiadomo, że to
nieprawda, bo już Radio Rewań odpowiedziało na pytanie zaniepokojonego słuchacza, który pytał, czy będzie wojna. Odpowiedziało, że wojny żadnej oczywiście nie będzie, ale rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. No więc zwracam na to uwagę, przypominam o tym, bo to nie trzeba wcale żadnej wojny, żeby 100 ton złota zmieniło właściciela. Wystarczy kartkę przełożyć na stosie tych sztabek i już będzie po wszystkim. Proszę Państwa, warto o tym pamiętać, tym bardziej ten finansów jest pan Tadeusz Kościński, który tam mówi językami, z wyjątkiem polskiego, którym zdaje się najgorzej włada. No ale to nieważne, bo pan Kościński jest gorącym zwolennikiem odejścia od obrotu gotówkowego na rzecz obrotu elektronicznego. Otóż każdego można, jeśli by to do tego doszło, to byśmy już byli pod całkowitą inwigilacją rządu i mało tego, każdego można w ten sposób wyłączyć. No, zwrócę uwagę właśnie w ramach tego polowania z nagonką, jakie tutaj przeciwko mnie się odbywa. Dowiedziałem się przypadkowo, że zostałem zablokowany również przez taką światową firmę Western Union. Nie mogę uzyskiwać ani wysyłać przekazów, ani nie mogę odbierać przekazów. Bo zwróciłem się do Western Union z pytaniem, co to za przyczyna, więc mi wyjaśniono, że przyczyna ma charakter poufny. Przyczyna ma charakter poufny. W związku z tym napisałem pismo, że jestem skazany na domysły, no i zaczynam się domyślać, że mogę być zablokowany z powodu przynależności narodowej, albo z powodu płci, albo wreszcie z powodu wieku. No i to by były bardzo dotkliwe formy dyskryminacji. Wspominam o tym, bo nie sądzę, żeby Western Union mnie blokowało ze współczucia dla pani Żanety Konkoleskiej. Muszą być inne, poważniejsze przyczyny, że taka światowa firma się mną zainteresowała i mnie zablokowała. Proszę Państwa, jakie to mogą być przyczyny? A no, powiązałbym to z ostatnim rankingiem, jaki opublikowała Żydowska Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku. Z tego rankingu wynika, że Polska, Ukraina i Węgry są w czołówce państw antysemickich. W czołówce państw antysemickich. No, to jest bardzo poważna zastawka, chociaż warto zwrócić uwagę, jakie opinie Liga Antydefamacyjna uważa za antysemickie. Otóż między innymi uważa za antysemickie opinie, że Żydzi mają duży wpływ na sektor finansowy, na sektor mediów i na przemysł rozrywkowy. No każdy, kto się takimi rzeczami interesuje, to wie, że to jest oczywista oczywistość. No i od lat podkreślam, od lat przypominam, od lat zwracam uwagę, że Liga Antydefamacyjna i inne organizacje przemysłu Holokaustu utożsamiają, stawiają znak równości między antysemityzmem i spostrzegawczością. Proszę Państwa, wynikałoby z tego, że Polacy, Ukraińcy i Węgrzy są bardziej spostrzegawczy od innych. Warto wyjaśnić ten fenomen. Dlaczego tak jest? Otóż myślę, że dlatego, że i Polacy, i Ukraińcy, i Węgrzy na własnej skórze doświadczyli represji ze strony Żydokomuny, która te narody tresowała do komunizmu, wśród których, no niestety, protoplaści rozmaitych świętych rodzin odgrywali dużą rolę i jeszcze do dzisiaj obcinają kupony od tego i więc dlatego ich potomstwo może organizować takie polowania z nagonką.